Wings reporting. Cześć, z tej strony LEGO Hero Polska i w dzisiejszym odcinku przyjrzymy się kolejnemu zestawowi z mojego holu, jeszcze z urodzin kanału, a jest to dokładnie zestaw z serii LEGO Star Wars 75154 TIE Striker. Kwalifikacja wiekowa to od 8 do 14 lat, a więc zapraszam Was na recenzję. Cześć, to jeszcze ja, LEGO Hero Polska i chciałbym Was zachęcić, jeśli oczywiście moje filmy Wam się podobają, do zostawienia subskrypcji z dzwonkiem, wtedy nie przegapicie żadnego filmu, oraz też do zostawienia łapki w górę, komentowania, możecie napisać, jeśli coś źle powiedziałem w danym filmie, czy jeśli chcecie podzielić się jakąś informacją. Możecie też podatkowy content oraz fajne zdjęcia minifigurę wpaść na mojego Instagrama, również zostawić obserwacje, jeśli będą Wam się oczywiście moje zdjęcia podobały. A więc już przejdźmy do filmiku. Klasycznie możecie jeszcze zobaczyć pudełko zestawu od tyłu. No i mamy cztery funkcje bawialne. Klasycznie jak z tyłu zestawu, reklamę aplikacji Force Builder oraz po prostu inne ujęcie na nasz zestaw. Przejdźmy jeszcze do instrukcji. No i mamy tu oczywiście grafikę z przodu pudełka i myślę, że tak jak zawsze pokażę Wam inne zestawy na tamten rok. No i tak, mamy tutaj znowu reklamę tej aplikacji Master Your Force, Force Builder. Ona już chyba nie jest dostępna, jeśli dobrze pamiętam. Kiedyś tam zainstalowałem, ale jakoś za bardzo nie grałem. Mamy tutaj również całkiem fajny plakat. Trochę dziwne, że plakat jest w instrukcji, no bo wątpię, żeby ktoś go sobie wyrwał i powiesił na ścianie, ale jest fajny, więc się nie czepiam. Mamy również zestawy właśnie z Łotra 1, bo z tej części jest ten zestaw. No i mamy tak, ja mam ten osobiście, jeszcze Imperial Hover Tank. Ten mi się całkiem podoba, AT-ST Walker, ale teraz już jest drogi. Tego wiadomo, dzisiaj recenzja nawet. U-Wing, no też mi się podoba, ale mówię, jakoś tak nie do tego stopnia, żebym go kupił. I to samo tyczy się promu kranika. Mamy tutaj oczywiście jeszcze figurki z danych zestawów. Pod nimi są oczywiście numery, w których zestawach występowali, oraz tego fajnego szturmowca śmierci. No i tam już tak, tam jest ujęcie na zestaw instrukcji. A teraz przejdźmy do samego zestawu. Tak się prezentuje nasz myśliwiec po złożeniu. No i spodziewałem się, że ogólnie będzie gorszy, ale myślę, że do myśliwca klasycznie przejdziemy za chwilę. A teraz zacznijmy oczywiście od minifigurek. Na mojej podstawce jest już postawiony pilot myśliwca. Jest to taki klasyczny imperialny pilot, by się nie wyróżniał, ale mam tutaj takie srebrne pasy na hełmie. Myślę, że to trochę widać na kamerze. No i to jest taka naprawdę jedyna cecha, która odróżnia go od zwykłego pilota Imperium. Jako broń posiadam zwykły blaster. Obstawiam właśnie, że te blastery LEGO były wzorowane na blasterach szturmowców E11, a może tych rebeliantów, które też były podobne. No nie jestem pewien. Mam tutaj jakiś aparat tlenowy, pas. Tak się jeszcze prezentują jego nadruki z tyłu. Oraz mamy, co fajne, że w jego starych wersjach nie było nadruków na nogach, a ten ma te nadruki. No co prawda one występowały już u kilku innych figurek, na przykład jakichś tam kanonierów z Gwiazdy Śmierci,
ale też tutaj prezentują się bardzo ładnie. Pod hełmem mamy twarz wściekłego klona. Ona jest przekręcona, bo czemu nie? Czekajcie, zabiorę rękę. No, klasyczny wściekły klon, ale na szczęście ostatnio w zestawach każdy szturmowiec dostaje inną głowę. Hełm jest bardzo fajny, mamy tutaj jeszcze właśnie znaki Imperium, ale jedyne co mi się nie podoba, to po prostu to, że widać jego głowę. Ale i tak nie lubimy twarzy wściekłego klona, więc po prostu można dać pod hełm czarną główkę i wtedy wygląda to lepiej. Drugą minifigurką w tym zestawie jest Scarif Trooper. Znaczy dokładnie takich LEGO nazwało, chociaż tak naprawdę to są po prostu żołnierze tropikalni, piaskowi. No i tak, jest on w kolorze takim piaskowym, po prostu chyba jako kamuflaż, no i fajnie to wygląda. Broń jest dosyć ciekawa, znaczy może nie ciekawa, ale dostajemy tutaj tak zbudowany blaster, a nie po prostu z tych zwykłych elementów, tylko z tych jakichś tam serii Ultra Agents czy czegoś tego typu. Najciekawszą, nie oszukujmy się, rzeczą w tej minifigurce jest sam hełm. Jest to chyba nowy model na tamten rok 2017 i wcześniej on nie występował. Później również tylko takie same hełmy mieli ci piloci tego czołgu, o którym wam wcześniej wspominałem. To już co w sumie nic specjalnego, twarz oczywiście wściekły klon. Fajnie, że ma on jeszcze drugi na pasie, jako taki dodatkowy detal. Tak jeszcze się prezentuje z tyłu. Jako ciekawostka ma on jedną rękę taką jasno-niebieską, a drugą zwykłą. No po prostu piaskową. Jako ciekawostka jeszcze mogę wam pokazać, że mam takiego innego Stormtroopera ze Scarif na takiej podstawce. On był w polibagu w LEGO Store. Kupiłem go, bo chyba był za jakieś tam grosze, 15 zł bodajże. I cieszę się, że udało mi się, że tak niską cenę zdobyć tą figurkę. Ja już mogę odstawić. No i tak się prezentuje ta figurka. Również chyba jedna z najlepszych w tym zestawie. A teraz przejdźmy do kolejnych. Tak się prezentuje trzecia minifigurka w tym zestawie. Jest to taki jakby imperialny typ, który steruje ruchem na lądowisku. Po prostu asekuruje lądowanie statku. Dzięki czemu na przykład ułatwia lądowanie w nocy, gdy jest ciemno. No i tak, posiada on dwie takie po prostu kije sygnalizacyjne ze światłami, że może pokazywać tak, że widać z daleka, że one świecą. No i co jest najciekawsze w tej figurce? Nie oszukujmy się, najciekawszy również jest hełm. Bardzo mi się podoba, jest to nowy kształt również na tamten rok. I oni tak mniej więcej wyglądali, mieli takie hełmy. I mi się ten element po prostu podoba. Twarz jest to ten taki szturmowiec imperialny, znaczy nie szturmowiec, ale po prostu imperialny gościu z takimi jakby słuchawkami i z mikrofonem. Załóżmy mu z powrotem hełm. Ogólnie to jest druga taka czarna cała figurka w tym zestawie. Na druki na torsie również mi się podobają. Mamy jakiś pas, jakieś inne świecące szczegóły. Tak się prezentuje jeszcze tor z tyłu. Tu właśnie miejsce na te, no wiecie, na te ze światłami, że on może je tu sobie włożyć do plecy, a nie cały czas je nosić. I tak się jeszcze prezentują na druki na nogach. Jest to po prostu jakaś zbroja. Na kolaniki na tej zbroi. No a teraz przejdźmy już do ostatniej minifigurki. Ostatnia, jedna również z takich fajnych w tym zestawie. No ale chyba szturmowcy są fajniejsi. No ale tak, jest to żołnierz rebelii. Również nie posiada on takiego standardowego blastera, tylko jest to ten zwykły blaster z takim elementem doczepianym.
taki szczegół, ale myślę, że robi to robocze, no bo chyba jednak lepiej to wygląda. Tak niestandardowo. Posiada on kask, który posiadali już rebelianci z Endor, komandosi z Endor, ale mieli oni na tych hełmach inne malowania. To jest chyba nowe malowanie, jeśli się nie mylę. Jeszcze zdejmę mu hełm, ponieważ twarz również jest ciekawa. Ona również chyba nigdzie nie występowała, a może gdzieś już była. Ale chyba nie. To jest chyba specjalnie do tej figurki. Jeszcze. Leciał. Chyba myśliwiec go zastrzelił, no ale dobra. Jeszcze zabierzmy blaster, żeby przyjrzeć się bardziej torsowi. No i tak, jest to taka jakby kurtka, tu mamy jakieś żółte malowanie, jakieś kieszenie, paski, tego typu. Nogi są trochę standardowe, ale nie mówię, że brzydkie, bo lepsze to niż takie całe bez nadruków. Jak się jeszcze prezentuje ten tors z tyłu, co jedyne co mi się w tej nie podoba w tej figurce, to, że jest po prostu jeden rebelion kontra trzech szturmowców i myśliwiec. No to nie jest wina figurki, ale mogłoby być więcej rebeliantów. Teraz przejdźmy do statku. Najważniejszą rzeczą w tym zestawie jest oczywiście sam nasz myśliwiec TIE Striker. No i zaczniemy, myślę, że klasycznie od początku. Ogólnie ja dla niego zbudowałem podstawkę, ona oczywiście nie wchodzi w skład zestawu, ale żeby lepiej się to pokazywało wam na recenzji i żeby lepiej wyglądał, zbudowałem taką podstawkę. Zaczniemy może klasycznie od kabiny myśliwca. No i co jest fajne, że mamy tak jak w prawdziwych tajach dostęp od góry. Tam miejsce dla minifiga. Oraz od przodu, żeby jeszcze tam się nie upychać i możemy wtedy sobie elegancko włożyć naszą figurkę. Mamy tu jeszcze tą pseudo kierownicę. To jest tors droida. No i tak, możemy zamknąć już chyba kabinę. Tu mamy też, to jest właśnie nadruk na tej szybie. Ona nawet nie jest jakoś podrapana. Tam mamy jeszcze naklejki na tym włazie. Tam są kolejne naklejki, całkiem ładnie się prezentują, ale na szczęście nie musiałem ich naklejać, ponieważ jak wiecie, kupiłem zestaw używany. No i jeszcze tył tej kabiny, w sumie nie jest to kabina, ale część tego statku, kadłubu. No i tak się prezentuje on z tyłu. Tu możemy sobie otworzyć, a co tutaj jest? A taki schowek. No, tutaj mamy jakieś walkie-talkie, znaczy powiedzmy, że to walkie-talkie czy coś, chociaż ze Star Wars raczej nie korzystano z czegoś takiego, tylko po prostu z jakichś hologramów czy nadajników. Mamy również miejsce na lornetkę oraz tam możemy sobie włożyć blaster naszego pilota. Zamknijmy tą kabinę. No i po co jest oto? Możemy opuścić, akurat podnieść nie, ale opuścić skrzydła. Sorry, ta podstawka trochę jest taka, trzyma się po prostu słabo, ale dobra. A podnieść możemy je ręcznie. Opuścić w sumie też możemy, ale fajnie, że jest taka funkcja. Przejdźmy jeszcze do skrzydeł. Myślę, że możemy obmówić jedno, ponieważ obydwa to są po prostu odbicia lustrzane. No i tak, fajnie prezentuje się to, że nie mamy w wielu miejscach studów. Chociaż i tak one występują na większości, to przynajmniej mamy tutaj takie pole po prostu bez nich. Tutaj też mamy zastosowanie tych prostych klocków, są na nich naklejki. No i tu jeszcze taki po prostu dobudowany. Trochę ciekawi mnie, dlaczego tutaj jest taki kloczek, wiecie, taki jasny, niebieski, zamiast wszystkich szarych. Chociaż dzięki temu wygląda to trochę mniej monotonnie. Skrzydła są chyba najfajniejszą częścią tego statku. A teraz przejdźmy do podsumowania.
Podsumowując, figurki w zestawie są całkiem fajne i większość z nich jest właśnie unikalna do tego zestawu, ale nie oszukujmy się, nie dla nich kupuje się ten zestaw. Scarif Trooper chyba już gdzieś występował, ten typo również, tylko Rebellion tak naprawdę i ten pilot są tacy rzadsi dla tego zestawu. No ale nie oszukujmy się, nie dla nich kupuje się ten zestaw, ponieważ dla tego myśliwca jest on bardzo ładnie zbudowany. No ale ja jeszcze zbudowałem, jak widzieliście, tą podstawkę specjalnie po to, ponieważ jak się patrzy z góry, to tak jakby on był w locie. Jeszcze jak się fajnie go poustawia, powykrzywia skrzydła, wygląda to super. No to właśnie. Jest dużo naklejek na zestawie, ale mi to nie przeszkadza z jednego powodu. Nie musiałem się męczyć nad ich naklejaniem, ponieważ mówiłem, kupiłem zestaw używany, więc mi to nie przeszkadza, no chyba że wy kupujecie zestaw nowy, to wtedy, no to już wtedy trochę gorzej. To chyba tyle co do tego filmiku. Ja się z wami żegnam, do następnego odcinka i na razie.